imię Angie i na co dzień pracuję w Biurze Festiwalu Kina Niezależnego. Mam 26 lat. Wolontariuszem JCC zostałam dzięki mojej mamie, która zawsze była zafascynowana muzyką i sztuką żydowską i od najmłodszych lat jeździłyśmy razem na koncerty. I tak trafiłam do JCC. W przyszłym roku minie 5 lat, odkąd tutaj jestem. Do moich obowiązków należy koordynacja kolacji szabatowych, a także raz do roku podczas Ride for the Living jestem marszałkiem, dbam o bezpieczeństwo uczestników. Na początku było ciężko, bo musiałam się nauczyć o koszerności. To dla mnie wszystko było nowe, ale ta satysfakcja, kiedy po ciężkim tygodniu pracy przychodzę w piątki na kolacje szabatowe i widzę wszystkich seniorów uśmiechniętych, którzy mnie przytulają, no to wynagradza wszystko. Zyskałam tak naprawdę drugi dom. Uważam, że warto zostać wolontariuszem w JCC. Ja na przykład bardziej zwracam teraz uwagę na to, żeby Polska była domem dla każdego. Co ja daję temu miejscu? Uśmiech! Jestem Artur, chodzę do technikum i mam 18 lat. O JCC dowiedziałem się dzięki informacji na Facebooku. Interesowałem się już kulturą żydowską od jakiegoś czasu. W gimnazjum zacząłem na historii rozmawiać z moją wychowawczynią o tym. To, co dowiedziałem się z książek, było dla mnie za mało. Chciałem poznać żywą kulturę, stąd zdecydowałem się na wolontariat. Największą satysfakcję daje mi to, że mogę poznać ludzi, którzy wiele przeszli i mają dużo do powiedzenia. Mogę nie tylko być biernym obserwatorem, ale również czynnym uczestnikiem w życiu społeczności. To miejsce potrzebuje ludzi, którzy będą chcieli poznać tą kulturę i będą chcieli nią się inspirować w swoich działaniach. Mam na imię Sylwia, studiuję prawo i mam 22 lata. Będąc w liceum, byłam na wymianie w Jerozolimie, w liceum Hartmana. Naszym przewodnikiem po Izraelu był jeden z członków JCC, który opowiadał nam o świecie żydowskim zarówno w Izraelu, ale także w Krakowie, co było dla mnie dużym szokiem, ponieważ wcześniej nie wiedziałam, że życie żydowskie w ogóle jeszcze istnieje w Krakowie. I tak zaczęła się moja przygoda. Wolontariusze w JCC mają bardzo wiele zadań. Ja zajmuję się pracą na recepcji, pomocą przy organizacji świąt żydowskich. Na pewno bym nie powiedziała, że praca w JCC to jest stricte praca. Chcę pokazać, że Polacy wspierają odbudowę życia żydowskiego w Krakowie i w Polsce, a także chciałabym, żeby wiele innych młodych osób zainspirowało się tym wolontariatem. Jestem bardzo dumna, że mogę być częścią dialogu międzykulturowego. Wolontariat w JCC Kraków nauczył mnie, że mimo trudnej przeszłości jesteśmy w stanie razem budować przyszłość.